Rasiak, Frankowski, Burkhardt, Saganowski, Łobodziński i Wański. Co łączne nazwiska? Ci panowie wystąpili w ostatnim ekstraklasowym meczu Jagiellonii z ŁKS-em. Było to ponad 7 lat temu. Przez ten czas ŁKS sięgał piłkarskiego dna, ale wyszedł z dołka i wrócił. Dziś potrzebuje punktów jak tlenu, te potrzebne również Jagiellonii. Dlatego zapraszam na wspólnie spędzone 2 godziny z futbolem. Czekają nas duże emocje. Prosto ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Wita Was Robert Bońkowski. Złe zagranie na prawą stronę do piłkarza Jagiellonii. Teraz Patryk Klimala. Uwolnił się Klimala. Sam na sam, nie ma spolnego. Patryk Klimala, Klimala! Obok lewego słupka bramki. Chciał technicznie, a zakończył, jak to przed sezonem bywało, fatalnie. No, Patryk, takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Było blisko. Ramirez, dużo miejsca ma Ramirez, trzeba uważać, Ramirez, jeszcze raz Guima, prawa noga, zagranie do środka, uwaga, ŁKS, dobra sytuacja, jest Ramirez, Ramirez zrobił kółeczko, Ramirez, ależ interwencja Damiana Węglarza, brawo Damian Węglarz, Ramirez znalazł się sam z piłką na 15 metrze, chciał dokręcić takim rogalem strzał pod poprzeczkę, ale kapitalnie, jak struna, wyciągnął się Damian Węglarz, no i zapobiegł w stracie bramki Jagiellonii Białystok. Wójcicki faulowany blisko narożnika pola gry. Po lewej ręce Arkadiusza Malarza rozpocznie zespół z Białegostoku. No i przy piłce ustawiony i Kamara i Pospisz, tak jakby to był rzut rożny. Tymczasem Kamara, piłka dochodząca. Kwiecień! Ależ broni to Malarz! Jeszcze nie koniec! Jeszcze nie koniec, Klimala nie był faulowany, a Malarz łapie piłkę i mocno wznawia, tam jest już Dani Ramirez, musi uważać, Wójcicki główkuje i wybija piłkę na aut. Brawo Bartosz Kwiecień za tę główkę, to dobrze wyglądało, niewiele brakuje ostatnio Bartkowi Kwietniowi do zdobycia gola, jeszcze w tym sezonie bramki nie zdobył, pamiętamy w Płocku 2 bardzo dobre sytuacje, raz głową, raz nogą nad poprzeczką, tymczasem coraz bliżej tej bramki. Na razie Arkadiusz Malarz kapitalnie się zachowuje przy interwencjach. Trąbka, Ramirez pole karne, Ramirez jeszcze niebezpiecznie przed pole karne, słupek ratuje Jagiellonię Białystok. Po strzale Michała Trąbki futbolówka trafia w słupek, ależ ograni zawodnicy Jagiellonii, no nie przystoi tak, tak być ogrywanym, wręcz po amatorsku. Rozpocznie Wójcicki do Romańczuka, Wójcicki. Czwarta, kolejna próba dośrodkowania. Wójcicki teraz wysoko. Klimala! Klimala! Obok! Obok! Obok prawego słupka bramki Arkadiusza Malarza. Strzela głową. No szkoda, brakuje temu chłopakowi trochę szczęścia. Ej, powinien mieć już 2 gole. Pomienił się Ricardo Guima. Już jest Pospisil w środku pola. Ściąga z prawej strony do środka. Pospisil na prawą stronę teraz zagrywa na skrzydło do Przychwila. Przychwil. Prawa noga. Klimala przyjął piłkę. Klimala! Ojej, chciał tak. O, jeszcze nie koniec! Jeszcze nie koniec. Mamy rzut karny. Będzie rzut karny. Spalony. Spalony. Nie będzie rzutu karnego. No i piłka do tyłu. Jest Iwan Runie. Iwan Runie mocno prawą nogą na lewą flankę. Tam jest Pospisil. Obiega go Bydwarsson, ale Pospisil schodzi do środka. Pospisil. Jeszcze Romańczuk. Piłka odbita od jednego z piłkarzy z Łodzi. Bodwarsson. Lewa noga, dośrodkowanie, strącił piłkę Jesus Simas, no i jest szans na kontrę dla Łodzian. Dani Ramirez rozpędzony prawą stroną, zagranie do Sekulskiego, przeczytał to Bartosz Kwiecień, mocno do Pospisila, Pospisil nie było spalonego, będzie Patryk Klimala, Klimala sam na sam, Patryk Klimala, Klimala za mocno sobie piłkę wypuścił w ostatnim momencie, no i niestety to jest trzecia sytuacja, bardzo dobra sytuacja, która powinna zakończyć się co najmniej strzałem, a może nawet i bramką. Trzecia sytuacja, której Klimala nie wykorzystuje. Pospisil. Dośrodkowanie. Kwiecień! O Boże, kochany, no! Druga szansa Kwietnia, chyba trzecia nawet już. I znowu obok bramki. Aj, ma pecha Bartosz. W ostatnich meczach naprawdę dobra dyspozycja ofensywna tego defensywnego piłkarza. Niewiele zabrakło, tym razem piłka obok prawego. Rzut rożny. Z lewej strony bramki Arkadiusza Malarza. A więc Pospisil, piłka odchodząca. Dośrodkowanie. Iwan Runie, Kwiecień! Do 4 razy sztuka! Bartosz Kwiecień! Pobiegł teraz do ławki trenerskiej. Pobiegł do Grześka Sandomierskiego. Uściskał go. Podbiegła cała drużyna. Wyściskali Bartosza Kwietnia. Nareszcie Bartek Kwiecień z golem. Jeszcze fauluje teraz znowu Jesus Simas i znowu Sobocińskiego.
młodzieżowiec reprezentacji U21. Pomylił się teraz Jesus Imaz, Klimala! Jest gol! Patryk Klimala! Wykorzystał błąd Jesus Imaz, grającego z numerem drugim Jana Sobocińskiego. Zagrał od razu do wbiegającego na 9 metr Patryka Klimali, a ten sam na sam z malarzem, nie zastanawiając się zbyt długo, uderzył po ziemi i strzelił gola numer 6 w tym sezonie. Brawo Patryk Klimala, 2-0. Jagiellonia zdobywa 3 punkty. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Komentował ten mecz prosto ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku, specjalnie dla Was Robert Bońkowski. Słyszymy się w kolejnych najbliższych transmisjach na żywo prosto ze Stadionu w Białymstoku. Do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich.